Cześć, z tej strony Wirusek, wasz ulubiony vloger, który posiada najlepsze pomysły. Dzisiaj będzie vlog z... ...dziwiać Lamborghini Gallardo. To dobrze ci idzie! ...z Rzeszowa. Ach, ta moja pomysłowość nie zna granic, co nie? Ale spokojnie, to będzie inny vlog, więc możecie zostać, musicie go włączać. I też takie info, że możliwe, że pod koniec grudnia, początkiem stycznia będzie też vlog z Lublina, jeśli się uda, więc wolę tam czekać. A my teraz sobie idziemy na busa. Więc żeby już nie przedłużać, widzimy się na miejscu. A jeszcze jedno, napiszcie, jak wam się podoba jakość obrazu, bo nie wiem, czy wiecie, ale nagrywam to nową kamerką Xiaomi coś tam 4K, nie umiem tego wymówić. Więc możecie napisać, jak wam się podoba nowa jakość. Dobra, no ale już może wiecie co, pójdę, bo jeszcze się spóźnię na busa i będzie lipa. Już dojechałem ogólnie, tak to wygląda. Jesteśmy na kładce, tutaj takiej słynnej, na takim rondzie, jakby powiedzieć. Tam jest galeria pomnik. No a tutaj jest ten post tych busów, skąd przyjechałem. No to tak jedzie sobie, o. I co najlepsze, jest tu trochę zimno, więc siedzę taki okapturzony. No, ale jedzie, patrzcie. I co najlepsze, miał być ze mną kolega, którego zobaczycie potem, bo niestety był cały pełny autobus, bus i nie przyjechał, więc czekam, przyjedzie kolejny. A jak na razie sobie idę na dworze, jakoś herbatę kupię, bilet autobusowy, no i widzimy się zaraz. Tak samo jak rok temu, to dzisiaj też jest mi zimno. Cały czas sobie siedzę tutaj na tej siedzibie busów. O. I zaraz przyjdzie nasz Wuczyki, na którego czekamy. Patrzcie, kto idzie. Elo. Siema, żeby się w Rzeszowie spotykać. Jak tam się czujesz? Zajmij się. Ty to jakimś tym jechałeś, a ja tu musiałem pędzić jakimś Mercedesem, który się buja na wszystkie boki. I tak patrzę, co nie tam pod szkołą. Jedzie szary Marcel. Jak no. Przyjeżdża z niego, gościu macha tam ostro, a ten... A gościu za kierownicą tylko... No, był pewnie był. No, więc trzeba kupować bilety, nie? Co ja chcę kupić? Ten. Dwa. O. Dalej. Czym ja chcę płacić? Tym. Dobra, teraz każą mi oddać hajs na biedne dzieci. Gdzie mam pieniądze? Dobra, tu są. Opatrzcie. Państwo biedne dzieci. Widzicie, chyba jest wszystko ok. O, hajsy mi rzucają. Donaty. Patrzcie, donaty się sypią. O. Patrzcie, jak dużo tych biletów. Patrzcie, jeszcze drugi teraz. O, gitara. To dla mnie. Ty, przecież ja mam bilety. Mam ten bilet, co nie? Pamiętam sobie, no, pamiętam. I donajcie dla mnie. Zostawię sobie na pamiątkę. To teraz ty. Bo teraz jedziemy do Millennium. Takim czymś. No więc, jak sobie widzicie, dotarliśmy do Millennium Hall. Millennium Hall. Jest to tak bydlacze, że nawet nie wiem, ile to jest sklepów. Tu jest on. A tu jestem ja. I idziemy sobie teraz do KFC, potem do Media, no, potem do Media Expert, może do Empika. No i ogólnie muszę sobie kupić kartę pamięci do tej kamerki, więc sobie tam potem wybierzemy, a na razie idziemy przed siebie, no i spotkamy się i po prostu widzimy się na miejscu, że się tam mogę pokazać piękną choinkę. O. Coś tam nie widzicie pewnie, bo to... No ale jest choinka, możecie mi uwierzyć. Dobra, idziemy dalej. To jest mało prestiżowy sklep Kruszwila. Tommy Hilfiger. Jakieś Gino Rossi, nie wiem co to jest, ale dobra. Ja tam wolę tego rezerwat i te sprawy. Ten HM i w ogóle te sprawy, nie? Po co jakieś takie biedne sklepy? Janusz Mouton.
No więc teraz jesteśmy sobie koło Media Expert. Jestem ja, jest Kasper. Są piękne ozdoby świąteczne, o. Proszę bardzo, jak świeci wszystko. No i co, ja sobie kupiłem kartę do mojej kamerki. Moja kamerka dostała prezent pod choinkę. Jest to karta Samsunga, 64 giga, klasa U3. No, wspiera 4K, więc jest gitara. Ląduje w plecaku. No i teraz idziemy do MPK jeszcze. Do MPK, potem idziemy do... na rynek, tam nagram jakiś film, jakoś to zmontuję. Pójdziemy na hamburgery, no i chyba do domu. Więc widzimy się najprawdopodobniej już na rynku. Patrzcie, jesteśmy sobie w Bobby Burgerze. No, takie wyszło zdjęcie. Tu jest ogólnie fajne zdjęcie, o, zarąbiste. Tam sobie jest rynek ogólnie, o, ludzie chodzą, potem tam pójdziemy nagrać timelapsa, śnieg pada. Tutaj Kasper wam pokaże, co zrobić, jeśli iPhone się laguje i w ogóle nie wiem, czy będzie zimno. Teraz wam pokażę poradnik, co zrobić, jak telefon wam się chce, jak wam się zacina. Robicie go tak, z nim. Co musicie go umiejscowić i coś takiego. Taki szałas. I później po prostu odchodzicie i tyle. No to elo, idziemy. My jesteśmy na rynku rzeszowskim. Proszę bardzo. Oczywiście jesteśmy razem. Jak widzicie, bardzo śnieg pada. O. I teraz zaczyna się już taki moment filmu, vloga, który nie był w poprzednich częściach. I widzimy się pewnie dopiero najprawdopodobniej albo w Galerii Rzeszów, albo już na, w busie. Co jak co, ale tu dopiero jest ślizga widza, patrzcie. No w ogóle stała się rzecz niespodziewana i dojechałem do Stalowej. Jechaliśmy sobie takim busem, Marcelem. Nie chcę tam pokazywać, bo ludzie chodzą, wiecie, nie chcę ich nagrywać, bo to w sumie tak dziwnie, nie? No i co, ja ogólnie jestem już w Stalowej. I idziemy sobie do domu, nie? Ogólnie też właśnie śnieg w Stalowej pada. W sumie to wy nic nie widzicie, mało co. No ale możecie uwierzyć, że pada śnieg, a nawet chyba na lampach widać, tam pod światło. No więc co, ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, jeśli mnie nie widzicie, to sorry. Zostawcie suba, lajka i komentarz. Możliwe, że będzie też vlog z Lublina za jakieś 2-3 tygodnie na moim kanale, więc wyczekujcie. Piszcie, jaka jest jakość nagrania z tej kamerki, jak wam się podobało. No i to ode mnie na tyle. Jeszcze raz pożegnam się z busem, który nas tutaj zawiózł. Bezpiecznie i szczęśliwie, aczkolwiek teraz właśnie macie pokazane, ile tam było osób, jak się pchali, więc było ciężko, żeby się dostać, ale się udało. Jako pierwsi weszliśmy. Ale w sumie, to mówię, przedłużam vloga, no ale może kogoś to interesuje, nie? Więc chyba wszystko wam powiedziałem, jak coś to jeszcze, albo jakiś wkleję napis, albo coś, jakbym czegoś zapomniał ważnego powiedzieć. Ale nie wydaje mi się, żebym coś jeszcze miał mówić. Więc no co, ja wam podziękuję za oglądanie. Jeszcze raz zostawcie suba, lajka i komentarz. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć! Yeah.
matter.